Dlaczego tak niewielu ludzi pojmuje naukę Jezusa Chrystusa? Musimy zrozumieć, właśnie tu jest problem z tym zrozumieniem, że to, co przyniósł ze sobą Jezus na ten świat, nie pochodzi z tego świata. Żeby zrozumieć Jezusa, trzeba narodzić się na nowo. I tak naprawdę do tego właśnie Jezus zmierzał w swoim nauczaniu. Trzeba narodzić się na nowo. Trzeba stać się człowiekiem, który ma zupełnie inny umysł. Jeśli ktoś jest zainteresowany Biblią, więc podam przykład biblijny. Kiedyś Jezus zapowiedział swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, że musi wycierpieć, że musi umrzeć na krzyżu, że musi być złożony do grobu i powstać z martwych. I wtedy Piotr powiedział mu: nie, 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 tak nie może być. Nie przyjdzie to na ciebie. Może ktoś pamięta, co mu Jezus powiedział? Powiedział mu: idź precz ode mnie, szatanie. Greckie satanos, czyli przeciwniku, wrogu, idź precz ode mnie. Czy Piotr zrobił coś złego? Nie. Troszczył się o swojego przyjaciela. Nie chciał niczego złego dla niego. Ale problem był w tym, że Piotr myślał po ludzku, używając cielesnego rozumu, bo jeszcze nie był kimś, kto został napełniony Duchem Świętym i jeszcze nie był narodzony na nowo. Więc kiedy dzisiaj ludzie czytają Biblię, to albo się z niej śmieją, albo ją lekceważą, albo mówią: a na kolanie sobie ktoś napisał. Już nie chodzi o to, że sobie wstyd przynoszą. Oni nie rozumieją. Nie rozumieją. Wiecie, że myślenie to ciężka praca? Myślenie boli. Stąd Grecy antyczni powiedzieli o ludziach myślących, że to są przyjaciele mądrości, czyli filozofowie. Ale jeżeli ktoś nie chce myśleć, jeśli ktoś nie chce zastanawiać się, jeśli ktoś nie chce cierpieć, bo myśli, kim jest? Sami sobie odpowiedzcie, kim wtedy jesteście?